miało już nie być filmów dzisiaj, ale nie da się. Wykorzystując tą falę i wodę, możecie naturalnie medytować. Jak gdy tylko zamykam oczy, automatycznie oczy idą mi do trzeciego oka. Wywracają się gałki do góry i trzecie jest aktywne. Ja tak mam zawsze przy wodzie, mam tak zawsze przy gongach, albo jak medytuję. Dlaczego to mówię? Dlatego, że każdy z Was może medytować wszędzie, szczególnie przy morzu. Patrząc na falę, uspokajacie umysł. Wasz umysł powinien być jak tafla wody i odbity księżyc w czasie nocy na tafli wody bez ani jednej fali drgnięcia. Wtedy Wasz umysł jest still. Ale codziennie przeważnie jest takie jak ta morze. Ciągle kręci. Tysiące myśli. Dlatego yoga, medytacja, pranayama. Zwróćcie uwagę też, że kilka razy dziennie macie zatkane jeden kanał nosowy lub drugi. Ja jak zrobię jogę, cały cykl, to wszystkie kanały są otwarte. I lewy, i prawy. I gapinga na siusium, na yin-yang, czy tam Shiva Shakti, księżyc, słońce. Lewa strona, prawa strona i środek, główny kanał. Dlatego nawet nieświadomie wielu z Was będzie medytować na brzegu morza, przy morzu, przy jeziorze, w lesie, w kontakcie z naturą, przy drzewach i tak dalej, i tak dalej. Yoga Wam tylko pomaga i przyspiesza pewne procesy. Bo jak jeden kanał jest zapchany teraz, to po moim cyklu 2-3 godziny yoga wszystkie kanały, wszystkie nadi są otwarte, więc mogę zacząć praktykować pranayamę. Oddychanie naprzemienne. Lewy przewód nosowy jest odpowiedzialny za prawą półkulę. Prawa półkula to jest kreatywność. Prawy przewód nosowy jest odpowiedzialny za lewą półkulę. A lewa półkula to jest logiczne myślenie. Dlatego część joginów, zobaczycie, ma jedną dziurkę zapchaną non-stop, bo na przykład nie chcą myśleć logicznie, więc oddychają cały czas lewą. Kryują. Zatykają prawą, cały logiczny umysł wyłączają. No i to jest yoga. To jest pranayama. To wszystko jest dane za darmo. Dlatego ci... No wiadomo, że musimy z czegoś żyć, ale tak jak te wróżki za 200 zł, tak jak ci te na szkoły jogi w Polsce szczególnie, co tak doją kasę, to nie tędy droga. Wracajcie do oddechu, wracajcie świadomie do oddechu. Wtedy wrócicie do 5 zmysłów i będziecie mieli kontrolę nad umysłem. Umysł nie będzie Was kontrolował. Także wykorzystujcie naturę. Woda, słońce, powietrze, ziemia i eter, akasz, unlimited space. Na razie.